Witam was, moi kochani. Z tej strony ja, Marek Mario Majewski. Mamy poniedziałek. Więc jeżeli, Jezus, więc jeżeli to jest jednocześnie poniedziałek i jednocześnie to jestem ja, to oznacza, że to jest poniedziałkowy Mario Poranny, papa, poniedziałkowy Mario Poranny. Witajcie serdecznie, moi drodzy. Ostatnio Mario Poranny jest nagrywany bardzo nieregularnie, za co was bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ wiem, że każdy z 17 słuchaczy śledzący ten segment bardzo tęskni. Ale jak widzicie, pierwsza dobra wiadomość w tym tygodniu jest poniedziałkowy Mario Poranny i nawet jest w poniedziałek, to jest w ogóle niesamowite, to jest amazing. Druga dobra wiadomość jest taka, że jest dostępny w formie wideo. Tak, widzicie mnie teraz, hej! Widzicie mnie, nie ma tylko planszy zastępcze, jestem ja. Wspomnę może ta lepsza, bo ta plansza zastępcza. I trzecia jest też dobra wiadomość, będzie podcast z gościem w tym tygodniu. Planuję go wypuścić w czwartek, mam nadzieję, że nic się nie wywali technicznego takiego albo no jakiegoś życiowego, co mi to nie uniemożliwi. Natomiast mój komputer absolutnie ledwo zipie przy tych temperaturach. Nie jestem w stanie grać w grę. Zawiesza się, wyłącza, tak parzy po prostu, jak się go dotknie w nieodpowiednim miejscu, że dramat. Nie jest w stanie się bidulek schłodzić. Ja sobie jakoś z tymi upałami radzę, tak jak kiedyś drzewiej. Kiedy byłem grubaskiem, słabo sobie radziłem z temperaturami. Teraz jakoś tak w ogóle całkiem nieźle je znoszę. Czuję, że jest gorąco, czuję się tak troszeczkę niekomfortowo, bo czuję taki lepiący chodzi. Ale ogólnie jest okej, nie czuję ryzyka zasłabnięcia ani niczego takiego. Funkcjonuje normalnie. Z moją ciężarną, przy nadziei, małżonką też jest całkiem nieźle, jak się okazuje. No, odczuwa tę temperaturę na pewno, ale jakoś tam sobie radzi. Trochę no, gorzej ode mnie, wiadomo, no bo to jednak spore obciążenie dla organizmu, sama ciąża, co dopiero przy takiej temperaturze, ale jakoś sobie radzimy. Natomiast, moi drodzy, no niestety nie można tego powiedzieć o wszystkich, że sobie radzą z tymi temperaturami. Wiem, że wszyscy dookoła o tym apelują, ale ja jeszcze w razie czego wykorzystam tę okazję, żeby również takoż to zrobić. Kochani, naprawdę, tak skupcie się teraz. Nie zostawiajcie w zamkniętym samochodzie dzieci, psów, kurwa, chomików. Nie zostawiajcie nic, co jeszcze oddycha i żyje, jeżeli chcecie, żeby dalej oddychało i żyło. Po prostu nie zostawiajcie w samochodzie, nie idźcie sobie. Od razu mądrale, że ale zostawiłem klimatyzację włączoną na postoju, silnik musi być włączony, to jest niezgodne z prawem i w ogóle niezdrowe dla środowiska. Ja bardzo proszę po prostu zabrać dziecko ze sobą albo sobie, nie wiem, naprawdę da się to logistycznie ogarnąć w inny sposób. Otwarte szyby. No, jeżeli są odpowiednio szeroko otwarte, na pewno pomagają, no ale tak trochę głupio psa albo dziecko zostawić w samochodzie z otwartą szybą, bo cholera wie, co to, do czego to innego może prowadzić. Więc to też jest średni pomysł. Więc co do zasady, apel mój do was, moi drodzy. Nie wiem, kurwa, w którą kamerę patrzeć, bo teraz sobie myślałem, że do dwóch będę mówił. Moi drodzy, nie zostawiamy żywych zwierzątek i dzieci. Martwe dzieci i zwierzątka możecie, ale żywych nie zostawiajcie w samochodzie, bo umrą. No i wtedy już będą mogły tam leżeć, ale dopóki żyją, to tego nie róbcie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, osoby starsze, ale jak się okazuje nie tylko, mają spory problem z tymi temperaturami. Przed chwilą przeczytałem, że w pociągu relacji, już nie pamiętam jakiej, gdzieś w Polsce, w pociągu zasłabło ileś tam osób. Pociąg miał chyba z 5 godzin opóźnienia, czy 6 godzin, jakoś w ogóle strasznie dużo, cały dzień opóźnienia. Co akurat w sumie tak, jeżeli chodzi o PKP, to nie jest jakieś nadzwyczajne. Ileś tam osób zasłabło w tym pociągu. Jedna osoba zmarła, 75-letni pan. Co prawda nie było tam napisane wprost, że to przez to, że tam było tak gorąco, tylko nie wiem, że może miał zawał czy coś, no ale z drugiej strony to może być powiązane. No, jeżeli tyle osób w tym pociągu zasłabło, że taką karetkami po prostu rozwozili ludzi, to no podejrzewam, że to ma jednak jakieś tam znaczenie i jakiś wpływ. Ostatnio też słyszałem, że na WAT-ie, na Wojskowej Akademii Technicznej, to było w zeszłym tygodniu jakoś, studentom kazali, no takie zadanie mieli, no mieli przebiec 10 km w ten upał, tyle tylko, że w pełnym, znaczy nie wiem dokładnie, było napisane w artykule, który czytałem, w pełnym rysunku bojowym. Nie wiem do końca, co to oznacza, w sensie jak to definiować, ten pełny rysunek bojowy, co to oznacza, co oni mieli na sobie, czy to chodziło o mundur, czy mundur plus hełm, plus kamizelka, plus plecak, plus nie wiem, nie mam pojęcia. No, w każdym razie no, nie byli w shortach i krótkich rękawkach. I tam też trzy osoby zasłabły i też jedna osoba, młody, w sile wieku, chłopak, niestety zmarł.
Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? To tak, żeby troszeczkę nakreślić tutaj problem, jakim kurwa jest globalne ocieplenie. I wiem, że to będzie teraz, mordo, a co? A upałów nigdy wcześniej to nie było? A ja pamiętam, w 91 to były takie kurwa upały. Ja wiem, i w 53, i w 1813, i w kurwa w 2547 też były minus, 2547, też były upały. Ja sobie zdaję sobie sprawę, że upały w naszym kraju temperatury powyżej 30 stopni jako takie, że w ogóle występują, to nie jest anomalia. W sensie to, że w Polsce na naszej szerokości geograficznej pojawiają się temperatury rzędu 30 kilku stopni w lato, to jest, absolutnie to nie jest nic dziwnego. Sam fakt, że tak się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy dzieje się tak, no w tej chwili już ta fala upałów, nie wiem dokładnie ile trwa, tak z 2 tygodnie mi się wydaje. Jakoś tak. Na tą chwilę przez 2 tygodnie codziennie jest ponad 30 stopni w ciągu dnia i ponad 20 w nocy. I o ile ja nieźle, tak jak mówiłem, znoszę te temperatury za dnia, no jakoś sobie tam radzę, jak jestem w pracy, to jeszcze w ogóle w klimatyzacji siedzę, jest okej. Okay. No to noc taka gorąca, to jest po prostu dramat, to jest miazga, to się nie da się po prostu wyżyć, nie da się wytrzymać, nie ma jak przywietrzyć tego mieszkania. I to, że mamy tak długotrwałe takie okresy upałów i tak często powtarzające się, bo w zeszłym roku mieliśmy w sumie jeden wielki upał przez 3 miesiące czy przez 4. Podejrzewam, że jak tylko, bo teraz ma być jakoś właśnie w ten poniedziałek, w który to słuchacie, tego Maria porannego, ma być jakoś troszkę chłodniej, tylko no trochę chłodniej oznacza zamiast 33 27 stopni, to nadal gorąco, no ale już trochę chłodniej chociaż. Nawet jak przyjdzie to trochę chłodniej, to z powrotem przyjdą te upały. Będziemy mieli coraz dłuższe, coraz częstsze fale właśnie takich upałów, coraz bardziej ekstremalną pogodę, nie będzie stanów pośrednich, bo teraz tak było. Przypominam dla tych z krótką pamięcią, że w kwietniu i w maju było beznadziejna pogoda. Było zimno, padało, wiało, było tak ponuro, tak no byle jak, strasznie byle jaka pogoda. I nagle po prostu prawie że z dnia na dzień wywaliło o 15 stopni w górę temperatura, 30 stopni upały i tak teraz czerwiec tak teraz wygląda. Nie ma jakby faz przejściowych, nie ma czegoś takiego jak przedwiośnie już w tej chwili. I jakby nie nawrócę nikogo na, jeżeli ktoś jest, jak to się mówi, denialistą, bo to jest po angielsku słowo denialist, ale nie wiem, czy ono się tłumaczy na polski. Jeżeli ktoś zaprzecza temu, że globalne ocieplenie istnieje, no to podejrzewam, że mój podcast go jakby no nie przekona do tego, że tak nie jest. Natomiast tak kurwa jest. Mnie troszeczkę osobiście męczy to, że jeszcze są ludzie, których trzeba co do tego przekonywać, że rzeczywiście coś się dzieje i to, że my mamy na to rzeczywiście wpływ, my jako ludzie. Chciałbym bardzo, żeby wszyscy sobie wzięli to do serca, bo to, że jest gorąco teraz, no jakby ja, Jezus, coś mi do oka wpadło, ja nie mam jakiegoś większego wpływu, naprawdę coś mi do oka wpadło, ja nie mam jakiegoś większego wpływu jednostkowo na to, żeby tą sytuację poprawić, w skali takiej, żeby klimat poprawić. Jednostkowo nie mam. Mogę robić różne rzeczy, żeby jakby swój ślad węglowy możliwie jak najbardziej zmniejszać. Na przykład dużo jeżdżę rowerem, ostatnio motocyklem, bo motocykl kupiłem, no ale i tak motocykl pali dużo, dużo mniej niż samochód na przykład, więc to tak czy inaczej, jakby nie patrzeć, no to nie jest idealne, ale bardziej ekologiczne rozwiązanie niż samochód. Nawet zużycie plastiku, jeżeli zmniejszamy zużycie plastiku po swojej stronie, to też zmniejsza produkcję gazów cieplarnianych, no bo też potrzebna jest energia do tego, żeby ten plastik wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. W sensie każdy z nas ma jakiś tam, pewnie nawet mierzalny wpływ na to, w jaki sposób jakby przeciwdziałać temu zjawisku. Natomiast nie o tym do końca chciałem mówić, no bo tutaj większy wpływ ma przemysł, na który, no co my możemy? No możemy pójść pikietować i kurwa
Przestańcie przemyślać, przemyślę, tak? No niewiele da się zrobić jakby jednostkowo, ja jako jednostkowo niewiele jestem w stanie wpłynąć na wielki przemysł. Co najwyżej głosując odpowiednio na odpowiednie partie polityczne, które chcą coś z tym zrobić, natomiast albo te partie polityczne nie chcą z tym nic zrobić, albo to są takie partie polityczne, które nie mają szansy wejść do Sejmu i tak kurwa nic z tym nie zrobią, a nawet jakby weszły, to by nie mieli siły przebicia, żeby tak czy inaczej to zrobić. Nieważne. W każdym razie, co można zrobić? To jest co prawda takie troszeczkę zaklejanie plasterkiem otwartej rany, ale zawsze to coś daje. Mianowicie, kochani, strasznie mnie denerwuje w to, że nasze miasta wszystkie są betonowane. Wszystko jest kurwa betonowane, zabetonowane. Tam, gdzie były parki, to teraz jest piękna kostka brukowa. Wycina się drzewa na potęgę po prostu, no bo because reasons. No, wiem, że czasami trzeba, bo drzewo spróchniałe, może się walić komuś na łeb i tak dalej. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, od zawsze się wycinało drzewa z tego rodzaju powodów. Natomiast w ostatnim czasie na potęgę się to robi. W momencie, kiedy dochodzi do tak zwanej rewitalizacji wielu przestrzeni publicznych, to nie wygląda jak na rewitalizacja, tylko awitalizacja albo jakaś dewitalizacja, bo tak jak mówię, kostka brukowa, beton, jeżeli są jakieś drzewka, to malutkie w jakichś donicach. Kochani, naprawdę zwróćcie uwagę, bo po prostu na pewne rzeczy trzeba czasami troszeczkę większą uwagę zwrócić, żeby zdać sobie sprawę, jak dużo zmienia zieleń, cokolwiek, jak dużo zmienia coś, w tym przypadku zieleń w mieście. Wczoraj na spacerze byłem z moją małżonką. Wieczorem, wyszliśmy koło 8, jak już tak słońce zaszło, żeby było chociaż troszkę chłodniej. I tak było gorąco jak cholera, była masakra, była godzina 20, a było 28 czy 9 stopni. Więc było strasznie ciepło. Do tego przez ten cały dzień, jak świeciło słońce, to ten beton i ta kostka brukowa i to wszystko oddawało te ciepło, mury budynków tak samo. No, ja jednostkowo nie mam wpływu na to. Nawet nie, znaczy, okej, okay. Ja jednostkowo nie mam wpływu na to, żeby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w taki znaczący sposób, który rzeczywiście coś pomoże. Mogę w bardzo pośredni sposób na to wpływać. Natomiast można w dosyć bezpośredni sposób wpływać, no każdy ma oczywiście różne możliwości w tym zakresie, na to, żeby w naturalny sposób przeciwdziałać trochę efektom, jakby nie przeciwdziałać przyczynom, ale przeciwdziałać efektom efektu cieplarnianego, nie wycinać, nie betonować, zadrzewiać, zakrzaczać. Ale na przykład rewitalizują, no to przecież to nie ja rewitalizuję, tylko miasto to robi. Tak, natomiast teraz, przynajmniej w dużych miastach, są te budżety partycypacyjne. Można głosować na konkretne rozwiązania, które jakby promują właśnie to, żeby tych krzoków i tak dalej było więcej. Wczoraj, bo w końcu nie powiedziałem, co chodzi. Wczoraj, gdyśmy szli na tym spacerze, biło po prostu od dołu. To jest takie dziwne uczucie, że to nie pali jakoś z góry czy dookoła, tylko pali od dołu. Że to grzeje po prostu chodnik, którym się idzie. W pewnym momencie, tam niedaleko nas jest jeszcze taki kawałek całkiem spory ziemi, gdzie no jeszcze nie postawili żadnego budynku, tylko po prostu rosną jakieś chaszcze. To jest tam do któregoś dewelopera należy ten kawałek ziemi, ale tam jeszcze nic absolutnie nie robią. Po prostu rośnie tam byle co, byle jak se chce, tam krzaczory jakieś. I przychodziliśmy koło tych krzaczorów i w pewnym momencie zawiało powietrze z tamtej strony. Jezu, ono było, no strzelam, no bo nie miałem termometru przy sobie, nie mam jak tego sprawdzić, ale wyraźnie było zimniejsze i strzelam, że było z 5 stopni chłodniejsze. Naprawdę, było taka przyjemna bryza po prostu od tamtej strony wiała, bo tam nie do końca miało co się nagrzać. W sensie, wiadomo, no rośliny też się nagrzewają, liście też się nagrzewają, natomiast ponieważ są żywe, bo zakładamy, że mówimy o żywych roślinach, to one, żeby się schłodzić do takiej temperatury, żeby no nie umrzeć, to pocą się, znaczy w cudzysłowie oczywiście, no bo coś nie pocą, tak jak człowiek, tak, ale w pewnym sensie się pocą, też odparowują wodę, którą mają. I w momencie, kiedy one odparowują tą wodę, to po pierwsze schładzają siebie, ale schładzają też powietrze, które znajduje się dookoła nich. Tak więc jeżeli na przykład będziecie w najbliższym czasie gdzieś, dlaczego ludzie lgną do parku? No dlatego, że jest fajnie w parku, ale to dlatego, że przeważnie jest chłodniej w parku. Jeżeli to jest taki park, który nie ma szerokich, wybetonowanych alej, tylko ma odkuta drzew, no bo po pierwsze jest cień od tych drzew, bo to jest takie no, najbardziej oczywiste, no nie świeci nam nie bezpośrednio słońce, jest cień. To jest chłodniej, ale z drugiej strony no właśnie te drzewa, krzaki, nawet trawa, no pod tym względem im dłuższa, tym lepsza, też odparowuje wodę, schładzając otoczenie dookoła.
Dlatego goręcej jest na plaży, bezpośrednio na piachu, który się nagrzewa tak samo jak, nie wiem, beton czy cokolwiek, niż na pastwisku, które też nawet może bezpośrednio słońce tam świecić, ale też już będzie odczuwalnie chłodniej. Więc możecie chociażby w tych budżetach partycypacyjnych głosować na rozwiązania promujące to, żeby było możliwie jak najwięcej zieleni, a jak najmniej betonu. Możecie, jeżeli macie taką możliwość, możecie, bo nie grzeje się tylko jakby, nie grzeje się tylko podłoga, podłoże, ale też i ściany, mury budynków. Ja jestem na przykład ogromnym fanem tego i widzę, że często się, znaczy no często, częściej niż kiedyś to widzę, że pną się różne jakieś tam, nie wiem, nie znam się, nie jestem kwiatologiem ani roślinologiem żadnym, ale że pną się jakieś tam roślinki po tych budynkach. To po pierwsze ładnie wygląda, co mi się przynajmniej podoba, ale po drugie właśnie też dokładnie ta sama zasada zachodzi. Po pierwsze, słońce pada na te liście, a nie na ścianę. Czyli ściana się nie nagrzewa, czyli tu jest dodatkowa izolacja. Jakby ściana jest w cieniu, więc jest dodatkowa izolacja. W środku też jest chłodniej ludziom, którzy tam sobie żyją. Dodatkowo właśnie te same rośliny odparowują jeszcze wodę, przez co dodatkowo znowu jest chłodniej. Po trzecie, ponieważ rośliny nie nagrzewają się tak jak kamień czy beton czy cokolwiek, to na wieczór, kiedy już zachodzi słońce i samo słońce już nie grzeje, to te mury też tak nie grzeją, no bo rośliny, no bo one są w cieniu, rośliny są na wierzchu. Świetne rozwiązanie. To samo z dachami. Jeżeli, nie wiem, mieszkacie gdzieś w penthouse, bo was stać, ja to szanuję, to roślinek, jak najwięcej roślinek. Po prostu, żeby się ten, bo nie da się z tego tarasa skończyć. Roślinek. Nie, kurwa, tylko wielki parasol, co też jest fajne oczywiście, postawcie parasol, jeżeli macie takie życzenie, ale roślinek jak najwięcej. Im więcej będziecie mieli tam roślinek, tym będziecie mieli chłodniej na tym tarasie, ale też będzie chłodniej i tym ludziom pod spodem i w ogóle w całym budynku i tak dalej, i tak dalej. Jestem ogromnym fanem zielonych dachów. Gdzieś tam jakiś ostatnio widziałem projekt, nie wiem czy nie w Chinach, chyba w Chinach, bo teraz to się wszystko albo w Chinach, albo w Arabii Saudyjskiej takich ciekawych rzeczy buduje. Jakiś projekt takiego wieżowca, nie wiem ilu piętrowego, bardzo wysokiego, mieszkalnego. To się tam nazywało jakoś tam zielone tarasy, czy to, nie wiem, nie pamiętam jaka nazwa była tego. No po prostu cały, zgodny z projektem, po prostu cały zielony. Wszędzie albo się coś tam pnie po nim, albo po prostu na tarasach takich powiedzmy, że jest piętro powiedzmy 10, jest taki taras wysunięty jakby poza budynek, żeby drzewo sobie mogło rosnąć na tym tarasie. Jestem absolutnie fanem tego typu rozwiązań. I więc macie możliwość takie rzeczy robić na własną rękę, w mniejszym, większym zakresie. Jeżeli widzicie chociażby, że na waszym osiedlu jest jakaś straszna lipa, bo gdzieś jest coś, nie wiem, zadeptane, zaniedbane, piszcie do administratora, organizujcie się w jakiś sposób, na pewno, szczególnie teraz na nowych osiedlach, przynajmniej no, ja mieszkam na nowym osiedlu, widzę, że u mnie dosyć ludzie aktywni są pod tym kątem. Ludzie się organizują, bo też już mają trochę dosyć tego betonowania wszystkiego, bo też jest chorym pomysłem wybetonować wszystko, a potem schładzać to kurtynami wodnymi. Wody już nie ma w Polsce, już się brakuje w niektórych miastach wody. Już wczoraj czytałem o drugim mieście, już zapomniałem, bo najpierw był Gorzów chyba Wielkopolski, strzelam, nie pamiętam dokładnie, i teraz jeszcze jakieś tam inne miasto, że nie mogą, to prawda, woda jakaś tam jest, ale mają bakterie E. coli w tej wodzie wodociągowej. Nie nadaje się do niczego ta woda, nie, no, po prostu się nie nadaje. Cysternami im wodę zwożą. No. Brakuje wody już w tej chwili. Mamy chujową gospodarkę wodną. To, ale to już jest na jakiegoś fachowca w ogóle chyba od gospodarki wodnej. Znaczy, chciałbym ściągnąć tutaj, pogadać o tym, żeby też samemu się troszeczkę więcej ten temat nauczyć. Ale we własnym zakresie możecie naprawdę zrobić dużo więcej, niż by się wydawało. Dużo więcej. Krzaczki sadzimy, dbamy, budżety partycypacyjne wybieramy. Jak gdzieś jest napisane, że będą sadzić drzewo, to wy to macie wybierać. I jak widzicie, że wycinają wam drzewa gdzieś tam, mieszkacie gdzieś na jakiejś ulicy, gdzie zawsze rosły drzewa. I widzicie, że wycinają te drzewa. I widzicie, że te drzewa nie są spróchniałe. To są po prostu drzewa, kurwa. Ktoś sobie wymyślił, żeby wyciąć drzewo. Takich sytuacji jest multum teraz. Zgłaszajcie to. Nie wiem, kurwa, do kogo. Do Sekielskiego. Może, kurwa, o wyciętym drzewie dokument nakręcić. Nie wiem. No, gdziekolwiek. Naprawdę. Im więcej ludzi się dowie, tym więcej ludzi będzie się tym przejmować, więcej ludzi pozna skalę. No bo jak ktoś zobaczy, że koło niego wycięli drzewo, no to no wycięli drzewo, no ale jest dużo drzew, nie? Się okazuje, że wszędzie wycinają te drzewa, no to wtedy jest problem. No i właśnie to jest problem. No. Wszystko, kurwa, wyciąć, zabetonować,
I siedzieć w klimatyzacji potem. A gdybyśmy mieli więcej zieleni, i Warszawa akurat pod tym względem i tak, mimo tego, tych wszystkich wyciętych drzew, i tak jest całkiem spoko. Są miasta w Polsce, które są w dużo gorszej sytuacji pod tym względem. W Warszawie tak tej zieleni jest relatywnie dużo w porównaniu do innych miast, ale i tak mniej niż było kiedyś. I bardzo silnie się pracuje nad tym, żeby było jeszcze mniej, no bo najładniejsze to jest wtedy, kurwa, kosteczka jest jakaś tam, która się nagrzewa, nie ma gdzie się schować w cieniu. Im więcej drzew, tym lepiej. Im więcej osób tak będzie tak myślało i nawet takimi malutkimi kroczkami do tego dążyło, czy we własnym zakresie tak dosłownie, w sensie, nie wiem, u siebie gdzieś tam mieszkacie w domku jednorodzinnym, posadzić więcej, czy drzew, czy jakichś krzaków, nie, żeby mieć tam, nie wiem, też niektórzy sobie brukują po prostu ogromne, niepotrzebnie zupełnie, ani to ładniej wygląda, ani coś. No więc tak, nie wiem, czy to kogokolwiek przekonałem do tego, natomiast wkurwia mnie to, że jest gorąco, znaczy inaczej, też nie jestem osobą narzekającą jakąś strasznie na pogodę. Mówię, w dzień znoszę spoko, ale lubię pospać, a jak jest tak gorąco, to się bardzo słabo śpi. I stosując te rzeczy, o których mówię, czyli właśnie dużo krzaczków, odparowanie wody, cień, nienagrzewanie się asfaltu, dróg, ścian, dachów, to spowoduje, że w mieście będzie chłodniej. O kilka stopni, bo te kilka stopni wystarczy. Naprawdę, w tej chwili, jak jest te 33 stopnie, to jak na wieczór spadnie do 27, gdzie dalej jest to strasznie ciepło. 27 stopni to jest bardzo ciepło. To jest takie wrażenie, ojej, jak chłodno, jak przyjemnie. No właśnie, wystarczy te kilka stopni, żeby już poczuć fajną różnicę. Więc to jest takie PSA, Public Service Announcement. Moi drodzy, sadźcie drzewka. Pamiętajcie, budżety budżety i tyle. I dziękuję wam bardzo. Będzie podcast, tak jak mówiłem, w czwartek. Podcast też będzie o tematyce środowiskowej, takiej powiedzmy. Troszeczkę ochronić środowiska, takich. Natomiast w innym aspekcie niż samo ocieplenie klimatu, bardziej będziemy mówili o oceanach, plastikach i takich różnych. Więc zapraszam was bardzo serdecznie. Już w najbliższy czwartek moim gościem będzie Asia Andrzejewska, której prawdopodobnie nie znacie, a która jest moją koleżanką. Zapraszam serdecznie. Żegnam was. Pa!